dzisiejszym fascynującym odcinku z Roblox Doors 2 przetestujemy najnowszy update i sprawdzimy działanie nowego przedmiotu krucyfiksu, który zakupimy w nowym pokoju w sklepie Jeffa. A także zmierzymy się z nowym potworem, który będzie próbował nas oszukać, stawiając fałszywe drzwi. Natomiast wy nie powinniście oszukiwać i zostawić pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, a wtedy nagram dla was specjalny odcinek z Roblox Doors. Dodatkowo poznamy także nowego potwora, który wbije swoje kolce w nasze stopy, więc uważajcie na każdy krok. A kolejnym dobrym krokiem będzie kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj w tym momencie, więc nie czekajcie, zróbcie to teraz. No i najważniejsze, napiszcie w komentarzu hashtag Doors, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. Na ten run muszę się bardzo przygotować, tak więc bierzemy lightera, bierzemy flashlight i być może weźmiemy lockpiki. Witaminy raczej mi nie będą potrzebne, tak więc potwierdzamy i lecimy. Zobaczmy, jak wygląda ten piękny update do Doorsów. Jeszcze oczywiście nie mamy Doorsów dwójki, ale to jest takie Doors 1,5, półtorej Doorsów powiedzmy, ponieważ ten update naprawdę... Hello? Naprawdę dużo zmienia, bo teraz jakby będziemy mieli dużo nowych potworów i to na tych zwykłych Doorsach, czyli tutaj od zera, od pierwszego pokoju do setnego pokoju, więc jestem ciekaw, co mnie tutaj spotka. Oczywiście na razie jest spokojnie, ale jak wiadomo, może nie być spokojnie, więc pozbierajmy sobie tutaj troszeczkę monet. Monety bardzo ważne. I też dzisiaj właśnie, dzisiaj musimy bardzo ważną rzecz zrobić, a mianowicie przetestować krucyfiks. Sztabka złota, wow, dostałem sporo kaski, więc fajnie. Jestem ciekaw, jak ten krucyfiks będzie działał. Prawdopodobnie wystarczy, że będziemy go trzymali w ręku i on będzie po prostu, jak jakiś potwór nas zaatakuje, a my go nie zauważymy przez przypadek, to krucyfiks automatycznie się zużyje, a my będziemy bezpieczni i przeżyjemy jeden atak potwora. A przynajmniej tak mi się wydaje. Co to za drzwi jakieś? O, to coś nowego. Skrzynie ze złotem. Ej, jakie fajne dodali. Teraz można jeszcze bardziej się obłowić w tym hotelu, otwierając skrzynię ze złotem za jakimś tutaj drzwiami. To było podejrzane, bo widziałem te drzwi, patrzę na nie i takie mam... Kurczę, nie ma kłódki, ale czemu tam są dodatkowe drzwi? No i właśnie... No i właśnie... Okej, nie ma tutaj nic, uśmieszka żadnego nie ma. No i właśnie tamte drzwi skrzynie skrywały, więc ja się tutaj cieszę. Kaska, świetnie. Pokój numer 8. No celem jest oczywiście dzisiaj przejść całe Doorsy. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj gram solo, więc no, na 50. pokoju może być bardzo ciężko. Hello? Hello? Na 100. pokoju raczej ciężko nie powinno być. W ogóle zobaczcie, dodali jakieś nowe sztabki, które dają nam jeszcze więcej złota. Jakieś ukryte pokoje z dodatkowymi szufladami. Fajnie, bardzo fajnie. Tylko tak, ja bym sobie to zgasił. 10. Dobra, rozejrzyjmy się, nie ma tu jakiegoś skriczaka przypadkiem. Dobra, nie ma, git. 11. Nic nie migło. Nic nie migło, dobra, musimy wejść tutaj. Wow, co to, jakieś pioruny mnie tutaj atakują. Okej, mamy lockpick, więc fajnie. Mamy klucz, to też bardzo dobrze wróży. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, Sika, który będzie nas gonił, to raczej nie powinno być też problemu. Gorszy problem będzie na tym 50. piętrze, bo tam będę musiał się... Naprawdę bardzo skupić. Jeżeli tego nie zrobię, to nie przejdę. A dzisiaj cel jest prosty: przejść całe Doorsy. Specjalnie dla was, widzowie, dzisiaj nagrywam, żeby całe Doorsy tutaj ukończyć. O, bateria. Bateria na pewno mi się przyda. Już tych jakby kaski tak dokładnie nie będę zbierał, bo to aż tak bardzo istotne jest to. Nie jest to tak bardzo ważne, że tak powiem. Więc zobaczymy. Okej, siema. Jak tu ciemno jest. Okej. Tutaj mryga. Dobra. Szybko. On już biegnie. Teraz. Szafa. Dobra, to chyba jest zwykły... Tak, to był zwykły rush, czyli nic skomplikowanego. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dojdę do jak najdalszego pokoju, więc widzowie, oglądajcie do samego końca, aby przekonać się, czy przejdę wszystkie. Co to za jakiś długi korytarz? Patrzcie na to. To dopiero 17 drzwi, a dostaliśmy tutaj naprawdę długi korytarz. Okej. Wow. I tu jest przejście? Coś tu nie gra. Chwila. Nie mamy klucza, więc dokąd prowadzi tamta odnoga? Bo wydaje mi się, że coś tu nie gra. 18. No dobra, potrzebujemy klucza, więc napiszmy na maszynie. Potrzebujemy klucza. Where is klucz? To mnie najbardziej zastanawia. I czemu tam widziałem drugie drzwi? Albo mi się wydawało. Nie, no czekajcie, muszę wrócić, bo coś tu jest nie tak. 18. Ja tam widziałem, że tam były drzwi na końcu tego długiego korytarza. A przynajmniej tak to wyglądało. Chyba, że coś... Tak. Czyli mamy teraz dwa przejścia?
What? Jest i zegar. Bardzo dziwne. Mamy wytrychy razy 3, więc może nie będę szukał klucza, tylko po prostu otworzę te drzwi. 19. Ale zaraz, tam były 18. Chwila. W jakim pokoju jesteśmy? Bo tam na pewno były drzwi z numerem 18. Natomiast my jesteśmy w pokoju 17? Aha. Nie wiadomo, w jakim pokoju jesteśmy. Co? A ten pokój? Też zamazany. Ej, to jest jakieś nowe utrudnienie. Chwila, no wydaje mi się, że to był 17 pokój, więc powinienem wejść do drzwi numer 18. Coś nazmieniali ewidentnie. Dobra, nieważne, nie szukam klucza. Otwieram wytrychami drzwi numer 18. Hold. Tyk. Hej, oczka. Idealnie, po prostu w idealnym miejscu. O, co to było? Co to było? Well, that was awkward. Get dubbed by dupe. Wrong room. No way, czyli... Już wszystko rozumiem. Czyli jednak coś tutaj... Moje domysły były całkiem okej, ponieważ te drzwi były podrobionymi drzwiami, do których nie powinienem wejść, czyli tamte drzwi są prawdziwymi drzwiami. Drzwi z numerem 19 albo 18, już nie pamiętam, czyli te są prawidłowymi drzwiami, a tamte były oszukane. Czyli poznaliśmy nowego potwora, dupe się nazywa. Ciekawe, bardzo ciekawe, dosłownie widziałem go przez ułamek sekundy. Te drzwi też były podrobione. Co tu się dzieje w tej grze? Co tu się dzieje? Ja się pytam, czy może ja wytrychami otworzyłem i coś poszło nie tak? Dobra, naszym zadaniem jest teraz znaleźć prawdziwe drzwi, które nas wyprowadzą z tego pokoju. Niestety wyjścia z tamtego pokoju nie udało mi się znaleźć, ale teraz doszedłem do dokładnie tego samego pokoju. Prawie w tym samym miejscu zrespiły się oczka, które są dosłownie tam za ścianą. Tyle, że ostatnim razem zrespiły mi się tak na środku, że nie byłem w stanie ich minąć. Ale jesteśmy w tym samym miejscu, więc mam nadzieję, że tak powiem, tym razem pójdzie mi lepiej. I lecimy dalej i mam nadzieję, że już nie będzie jakby podrobionych pokoi, ale kto wie, nigdy nie wiadomo. Pokój numer 18. I tu chyba nie potrzebujemy klucza, ale na wszelki wypadek przeszukajmy szufladę. Może znajdę coś cennego jak baterie. To na pewno się, że tak powiem, przyda. Tak więc chodźmy tutaj. O nie, patrzcie na to. 19. No, 19 to są prawidłowe drzwi. Natomiast 18 to jest podróbka. Bo my jesteśmy w 18 drzwiach. Więc wchodzimy do 19 i tak jest. Czy to już będzie Seek? Nie, no chyba za wcześnie na Seeka, takie mam wrażenie. To jest po prostu randomowe, długie pomieszczenie w tym, że tak powiem, dziwnym hotelu. Ale dobra, idziemy dalej. Pokój numer 20. Potrzebujemy 100 przej... Oho! Oho! Leci coś? Leci coś? Leci? Czy nie leci? Coś le... Leci, oczywiście! Siema! No, taktyczny rush tutaj wleciał. 3, 2, 1, okej, okay, możemy wyjść. Niestety zgasił mi światło, co mi się średnio podoba. Pokój numer 21, muszę pamiętać teraz. Jeszcze dodatkowo pamiętać numery, że to jest pokój numer 21, ważne. Wejdźmy sobie tutaj, przeszukajmy tutaj ładnie szuflady. Może znajdę tutaj, o, wytrychy się przydadzą jak najbardziej. O, plasterek, no okej, tym razem raczej chyba tutaj nie będzie mi potrzebny. Bardziej by mi się przydało jakieś, no właśnie, baterie, ale już mamy max latarki, więc nie będziemy mogli używać więcej baterii. 22 pokój, okej, wyłączmy latarkę. Musimy oszczędzać wszystko, to jest ważne. Co to jest? Świeca? Wow. Świece dostaliśmy, ej, to jest coś nowego. Dostaliśmy świece. Nice, tylko że świeca działa jeszcze słabiej niż latarka, niż zapalniczka, niż cokolwiek. No, że tak powiem, ta świeca troszkę bezużyteczna. Ale no cóż, możemy... A może ona jest... Może ona jest na jakiegoś nowego potwora, o którym jeszcze nie wiem. Może tak być. Więc na wszelki wypadek... Latarka. Okej. Nie ma jakiegoś skriczaka tutaj przez przypadek? Nie ma, ale coś słyszę. Coś jakbym słyszał, ale nie mam pewności, co to było. Dobra, tutaj... What the... Ja tam nie chcę... O, dobra, jednak chcę... O, otwórz. A, pewnie trzeba to wytrychami, tak. Czy się opłaciło? Opłaciło się! Wszystko tu znaleźliśmy, jeszcze wytrych się zwrócił. Okej, tą skrzynię opłaciło się otwierać, więc jak widzisz, dodali nowe skrzynie, które warto po prostu otwierać, bo one naprawdę dużo mogą nam dać, więc jakby...
bardzo przydatne. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały kolejne piętra, w sensie 100 w górę, ale to dopiero ma być za jakiś kolejny, w kolejnym update'cie. Jestem ciekaw, co tam wymyślą, bo jak już tutaj takie rzeczy się dzieją, to co dopiero jak zrobią ten wielki update. Ten jest dopiero małym update'em, który sobie wprowadzili, bo no po prostu... Ja coś słyszałem? Nie. Który sobie po prostu wprowadzili, żeby ulepszyć tą wersję standardową. Oho, już biegnie. Nie było szafy. Okej. Nieważne, są w kolejnym pomieszczeniu, spokojnie. Dobra, to tylko rush, czyli nic złego. Odpalmy naszą świecę, która zgasła. Ej, jak on biegnie, to ona gaśnie. Ciekawe. I kolejne pomieszczenie, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś podrobione pomieszczenie. Ale jedno jest pewne, musimy znaleźć klucz, który pozwoli nam dostać się dalej. Chyba tu już będzie Sik, tak mi się wydaje. To już będzie chyba ten pokój z Sikiem. Więc będzie dobrze, jeżeli nie zginę na Siku, bo no to byłby troszeczkę przypał. O, proszę bardzo, chyba znalazłem, tak, dokładnie, znalazłem klucz do pokoju numer 34. I już widziałem tutaj oczka, więc możemy być spokojni, że raczej już tutaj nic złego... Piękny obraz. This isn't a painting, to nie jest obraz. Obraz, który nazywa się... To nie jest obraz. Okej. Okay. O, to jakieś nowe przejście, takiego przejścia jeszcze nie widziałem. O, wow. Pokój numer 35 pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o... Jasność i dobra, musimy znaleźć tutaj klucz, nie podoba mi się to. Ale okej, dobra, klucz powinien być prawdopodobnie w tym miejscu. Raczej nic trudnego, dokładnie, mamy kolejne wytrychy. Więcej kaski, która na pewno nam się przyda na zakup jakichś upgrade'ów. I w sumie tu chyba nic więcej nie ma, więc możemy zapalić latarkę i przejść do pokoju numer 36. Tak, mam klucz, spokojnie, pyk. Okej, i tu będzie już Sik. Jestem ciekaw, czy sekwencję Sika zmienili, bo skoro zrobili taki update, to może... Może i Sik też się zmienił, kto wie. Jestem ciekaw. Tak więc siema. Siema Sik, jak tam? Ej, inna animacja jest. Z innej perspektywy. Jakiś szybszy chyba jest. Oj, dobra, trzeba być tutaj bardzo szybkim, żeby nie zginąć. Tędy. Siup, okej, spokojnie. Teraz najgorsze. Nie wiem, czy dobrze poszedłem, chyba środek było. Tak, środek, dobrze. Teraz tu. Oj, 40 pokój. Teraz tu, okej. Ta kamera, już koniec, naprawdę taki szybki był. Taka szybka była ta sekwencja. Zawsze wydawała mi się dłuższa. Chyba zmienili jakoś tutaj, że ona jest teraz raz krótsza, raz dłuższa. Siemka, co tam? Nara. Okej. Już, uspokoiłeś się? Już? Ojej, światło zgasło, pięknie. Możemy iść dalej i zaraz będzie 50 pokój. No tak, 43. To czego obawiam się najbardziej, to właśnie ten 50 pokój, ponieważ w środku tam będzie figur, czyli tak zwany nasz Siren Head. Mam nadzieję, że uda mi się go pokonać. Co to jest? Tego nie było wcześniej. Przechodzimy wentylacjami? Fajnie to zrobili, podoba mi się, naprawdę, ten update mi się podoba. Zobaczymy, czy też właśnie ten 50 pokój pokonam, bo nie ma co ukrywać. To będzie trudne i obstawiam, że oni utrudnili go, żeby nie było zbyt łatwo. To dodali jakiś upgrade, który sprawi, że ta figura będzie jeszcze trudniejsza do przejścia. No ale to zobaczymy zaraz dosłownie. 44, 45, nie, jaki my byliśmy pokoju, o nie. Wydaje mi się, że to był 44, 43, 44, 45. Tamten pokój niedobry, nie wchodzimy tam. Tam jest dup, tak go będziemy nazywać, dupak, o. Dobra, 46, 47, jak gdyby nigdy nic, wszystko idzie zgodnie. Dość dziwny pokój, zgodnie z planem. Czy ja czegoś tutaj potrzebuję? Może jakbym znalazł witaminy, to by się to przydało, ale raczej na figurze to witamin nie potrzebujemy. Bardziej one się przydają na Siku, chociaż ja wolę w Sika przechodzić bez witamin, tak więc... Aha, mryga. Że niby, co mam zrobić jak mryga? Szybko. Co to jest? Ojej, słyszę go, on tam jest. Dobra, przeszukajmy szuflady. To jest jakieś nowe miejsce. Ej, w sumie to jest ten 49 pokój, tylko że oni go totalnie odnowili. I pytanie jest następujące, czy ja w ogóle będę w stanie tam wejść? Zakręćmy globusem. Czy ja w ogóle będę w stanie tutaj... A nie, dobra, to jest 50. Okej, to jest 50, to na luzie. Zobaczmy, jak wygląda ta animacja. Ej, jakiś inny jesteś. Co jest grane? Jakiś szybszy jest. O, wow. Chłop naprawdę przyspieszył. Dostał niezłego speeda tutaj.
Okej, chyba standardowo moją misją jest znalezienie wszystkich książek. Czy masz zamiar iść na górę? Tak, idziesz na górę, pięknie, dobrze. Otwórzmy tą książeczkę. Jak jesteś na górze, to znaczy, że ja tutaj mogę sobie na spokojnie wszystko ładnie i pięknie przeszukać, a najbardziej mi zależy na biurku, ponieważ no, znajdziemy odpowiedź. I mam nadzieję, że nie jesteś zepsuty. Bo ostatnio byłeś. O, książka, książka. Give me that. O, wow, on tu idzie. On tu idzie. Jaki sneak peek, co jest? Poszedł, poszedł sobie, okej, okej. Spokojnie. Ja tylko potrzebuję... Tylko potrzebuję tego, nic więcej. To jest jedna rzecz, która jest mi potrzebna aktualnie. Jesteś sobie na górze, dobrze, bardzo dobrze to wygląda. Jak na razie, mamy kolejną książkę. Zaraz będziemy musieli ułożyć hasło i kodzik wpisać, to będzie dość trudne. Okej, wracasz, tak? Czy tu są jakieś książki? Chyba nie widzę w pobliżu żadnych. Tu może być jakaś... Ja wiedziałem! Wiedziałem, że w tym miejscu będzie, oczywiście. Tam sobie idź, to może ja pójdę teraz na górę i troszeczkę na górze przeszukam. Bo wydaje mi się, że skoro tyle czasu spędziłem, siema. I kolejna książka, ale jesteśmy tutaj obdarowani, siemka. Czy mógłbyś sobie iść? Nie, no poszedł na górę, dobra, to przeszukujemy na dole. Na spokojnie. Co tu się dzieje? Dobra, tędy. Chyba widzę książkę kolejną, ale nie mam pewności. Tutaj? Nie, nic z tych rzeczy. Jest, tutaj. No. Okej, poszedł sobie. To może ja jednak pójdę na górę, tak dla bezpieczeństwa. Bo mam wrażenie, że właśnie tutaj na górze będzie bardziej bezpiecznie niż na dole. Nie ma co ukrywać, na dole. No właśnie, kręci się nasz kolega. Czy on idzie teraz na górę? Chwila, schowam się za fotelem. Najbezpieczniejsze miejsce. To niezłe, bezpieczne miejsce. Nie da się tu wcisnąć, ej. Kiedyś było więcej miejsca za fotelami. A przynajmniej takie wrażenie odniosłem. Dobra, kolego, czy mógłbyś zejść na dół? Tak, zszedłeś na dół. Bardzo ci dziękuję za to. Co prawda mogę mieć już hasło, ale na razie skupię się na tym, co najważniejsze, czyli na szukaniu książek. Bo może już trafiłem dobre literki, ale jest też prawdopodobieństwo, że nie, więc dobrze będzie troszeczkę książek odszukać. I chyba jeszcze tutaj jest książka. Nie, ta jest fejkowa. Dobra. Wracamy na spokojnie. Dobra, spójrzmy na moje hasło. Okej, kwadrat mamy, czyli tak, będzie na pewno 6. Drugie mamy, czyli będzie 6-2. 6-2-7. Mamy 7 i brakuje mi tylko gwiazdki. Czyli kodzik to 6-2-7-7 i brakuje mi jednej książki. Jest to książka bodajże, z tego co widzę, z gwiazdką. Może być tak, że będzie mi bardzo ciężko ją znaleźć, więc mogę zaryzykować i wpisać i próbować na chybił trafił, co jest jakby, no, dość ryzykowną metodą. Ale nie ma co ukrywać. Siema, czy mógłbyś zejść na dół? Może uda mi się trafić. Na co bym najbardziej liczył? 6, 2, 7, 7. Dobra. Okej. 6, 2, 7, 7, 0. Nie. 6, 2, 7, 7, 1. Nope. 6, 2. Oho, idzie. Dobra, spokojnie. Tylko spokojnie. Dobra, 6, 2, 7, 7. Okej, znowu będę mógł sprawdzić kolejne dwie liczby. Jeżeli to będzie dziewiątka, to mam przekichane. 7, 7, 7, 3 siódemki? Tak, 3 siódemki! Mamy to, drzwi się otworzyły. Nara, 3 szczęśliwe siódemki. Tak więc widzowie, zostawcie łapę w górę, bo jesteśmy w pokoju. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. What? Co tu? Jeff Shop. Sklep Jeffa. Tak więc widzowie, poznajcie Jeffa. To jest Jeff. Mam nadzieję, że go lubicie. I Jeff ma na sprzedaż bardzo ciekawe rzeczy. Dobra, kim ty jesteś? Albo kim ty jesteś? Dobra, pogadajmy z nimi. Aha, czyli możemy po prostu z wami pogadać. A ty kim jesteś? Hold to przytrzymaj, dobra. Przytrzymajmy. I...
Nic się nie wydarzyło. Coś czujesz, że z tym szkieletem jest jakiś sekret? Może potrzebujemy poświecić na niego? Albo coś w tym stylu? Nie mam pojęcia, nieważne. Ważne jest to, że możemy kupić sobie to, co najbardziej oczekiwałem i to, na co najbardziej czekałem. 250 i to tych złotych monet. Dobra, kupuję krucyfiks. Mamy to, widzowie. Wow, supporting small business. Thank you, come again. Okej, kupi ten od Jeffa, świetnie. Mamy zapalniczkę i mam jakiś klucz za 250. Idealnie mam 250 i to jest chyba tips, donaty. Okej, to możemy go zdonatować, Jeffa. Proszę, to jeszcze jeden donate dla ciebie. Jeff jest chyba zadowolony, tak więc mamy bardzo dużo rzeczy, oj bardzo dużo. Może jak zdonatujemy Jeffa, to dostaniemy jakiś achievement. Ciężko powiedzieć, ale no najbardziej ciekawi mnie, o co chodzi z tym szkieletem. A z tego co widzę, nothing happened. I like Jeff, other place much better, disagree although. Hehehe, to są jakieś żarty, ale jakby no nie jestem dobry z tłumaczenia, więc nie będę tłumaczył, póki co ruszę dalej. Ponieważ tu już czeka mnie troszeczkę nieznane. Nie ma co ukrywać, bo... No ten 50 pokój to był taki kluczowy dość. Dobra, 54. Do setnego. Do setnego musimy dotrzeć. Właśnie, mam ten krucyfiks. Mignęło światło. Mignęło. Nie! Oh my god! I hate you, evil bigot. Co to za jakiś achievement? Dostałem... Wow, dostałem achievementa. Ten... Screech przyczepił się i zmarnowałem krucyfiks na Screecha. O, ja jestem tylko zdolny do tego, widzowie, więc zostawcie mi łapkę w górę na pocieszenie, bo... No czegoś takiego nie znajdziecie. Czy to jest ten szpital? Tak, to jest ten szpital z traileru. Okej. Może skoro to jest szpital, to znajdę tutaj kolejny krucyfiks? Nie pogardziłbym. Może ktoś w szafce trzyma? Byłoby naprawdę fajnie. No bateria, okej. Jakoś tu są światła, to raczej Screecha nie powinno być. Przeszukajmy szafki tych pacjentów, którzy tutaj... Chociaż dziwnie to wygląda, że w hotelu jest szpital, ale w sumie może mają to jakiś taki oddział szpitalny, bo jest to bardzo duży hotel. Tak sobie to możemy... O, mam klucz. Dobra, otwórzmy tę szafkę. Ojej, ojej. Czyli tu jest przejście. Natomiast tutaj możemy otworzyć to miejsce, otwieramy. Okej. Wygląda na dość bezpieczne. Hello. I co? I nic tu nie będzie? List, którego nie możemy podnieść? Dobra, dużo złota w szufladach. I bateria. I kwiatek. Przytrzymaj. Your heart beats stronger than before. Twoje serce bije szybciej i mocniej. Green herb. To jest chyba kwiatek, który mnie leczy. Teraz mamy w lewym dolnym rogu taki listek, który nie mam pojęcia co oznacza, ale może oznacza to tyle, że moje serce bije szybciej, że będzie nam się zdrowie regenerowało? Takie mam przypuszczenia tutaj. Okej, bardzo mroczny pokój. 57, dobra, wiecie co, ja nie będę szukał. Szybko. Oby to był... Dobra, dobry. Kolejny mroczny pokój. Świetnie mi się teraz tutaj trafiają te pokoje. Najlepiej na świecie. Bateria. Co to było? Ja widzę... Coś czerwonego mi tam migło. Widzieliście to, prawda? Widzieliście to? Tam coś było czerwonego. Przysięgam, że coś tutaj się świeciło. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Nieważne. Pokój numer 58. W końcu mamy światło. Co tak buczy? W tym miejscu. Hello? Okej, to chyba buczał ten dziwny pokój, w którym znalazłem kolejne piękne, że tak powiem, hajsik, który bardzo się przyda. I więcej baterii, naprawdę, teraz baterii dostajesz za dużo. Okej, skoro nie potrzebujemy szukać klucza, to nie będę to jakoś super przeszukiwał. Przejdę sobie dalej. Obrazy! Nie, no nie wierzę, że na tym pokoju mi się takie coś trafiło. Jak to normalnie, chyba mam jakiegoś farta dzisiaj. Dobra, taki obraz tutaj i ten bodajże będzie tu. Nie, o, pomyłka. Dobra, ten będzie tutaj, a tamten będzie w tym miejscu. Okej. Oj, wytrychy leżą. Nie pogardzę. Nie pogardzę, wytrychy bardzo się przydadzą. Zwłaszcza, że ja nie jestem... Oj, oj, oj. Oj, oj. Leci? Leci? Nic nie leci? Czemu zgasło światło? Aha. Po prostu mrygnęło i zgasło. Dobra, tu musimy zejść na dół na pewno. Mam pełną latarkę, więc wykorzystam to. Ile się da.
i spróbuję. Nie wiem, czy... Coś... Kto puka? Proszę nie pukać teraz, ja tu jestem w bardzo ważnej misji. Okej, znowu nam się trafiła wentylacja, więc jak najbardziej skorzystajmy z tego. No! What? In plain sight? Quick behind the cover... What? Co jest... Co to jest w ogóle za achievement? Czemu Rush pojawił się, jak byłem w piwnicy? To ja chyba zrobiłem jakiś secret achievement. Chyba zrobiłem jakiś secret achievement, żeby się szybko schować, ale z angielskiego nie jestem w stanie szybko przetłumaczyć, więc napiszcie mi w komentarzu, co ja tak naprawdę zrobiłem, bo jestem ciekaw, bo szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co ja zrobiłem, ale wychodzi na to... Chyba wiem! Nie, naprawdę? Okej, okay. Nie, 61, nie, muszę zejść na dół. Rush otworzył mi drzwi, mimo iż nie znalazłem przełącznika, który otworzy mi kratę. Czyli on sobie przeleciał, gdyby nigdy nic, a ja muszę siedzieć w tej ciemności i dalej szukać. Udało się, znalazłem kratkę, mogę przejść i w końcu przełączyć dźwignię, aby dostać się do kolejnego pomieszczenia. Najpierw kaska, teraz dźwignia i na spokojnie możemy sobie tutaj wrócić. No to lecimy, pokój numer 62. I 63 od razu, tak więc bardzo łaskawy ten pokój 62, ponieważ nic się tu nie wydarzyło. Ale kto wie, może teraz coś się wydarzy. O, bateria, jak najbardziej wezmę. Bateria się przyda. O, 64. O, jesteśmy coraz bliżej, nie wiem jak będzie wyglądała walka z figurą, bo nie ma co ukrywać. Rush teraz będzie, znaczy nie Rush, tylko Sieg, Boże, już mi się wszystko plącze. Teraz będzie Sieg, okej, dobra. Okej, muszę się skupić. Nie? To jeszcze nie ten pokój? Dobra, czyli to musi być gdzieś koło 70. O, hello. O, co tu się wydaje? Co tu się dzieje? 68. Nice. Aha. 69. Ale mignęło, więc to nie wróży nic dobrego. Czy to będzie znowu Rush? Tak. Mam wielkiego farta, że prawie cały czas jest Rush. Jeżeli trafiłbym na coś innego, no to już nie byłoby tak wesoło. Palaj tę latarkę szybko. Dobra. Musimy znaleźć klucz. O nie, nie lubię tego pomieszczenia. Okej, wytrychy. Ale ja poszukam klucza. Wytrychy zostawię sobie na jakieś trudniejsze pomieszczenie. Znowu bateria. Ale my tych baterii dzisiaj dostajemy. Całe naprawdę mnóstwo. Co chwilę, co pokój to praktycznie bateria. I wychodzi na to, że klucz musi być w tym pokoju. Dziwne. Dziwne, że go nie znalazłem. Tu nie ma. Tutaj też nie. Tutaj są dwie szuflady. Tu są trzy. Where klucz? Chwila, gdzie jest klucz? O, dobra, tu sobie leży, po prostu. Po prostu sobie leżał w takim miejscu, w którym go nie widziałem. Dobra, pokój numer 7... Hello? Pokój numer 70. Ja już kompletnie nic nie widzę, nie wiem, w którym kierunku mam iść. Okej, okay, pyk. Dobra, są oczka. Są oczka, co oznacza, że to jest dość bezpieczny pokój. Ale również mogą być tutaj fejkowe drzwi, więc... Trzeba uważać. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Zaryzykujmy. Okej, okay, dobrze trafiliśmy, bardzo dobrze. Niestety już mi się, że tak powiem, skończyła. Mamy jeszcze świecę, tak? Więc chociaż tyle. W szufladach nic nie ma, dobra, 73. Dobra, tu będzie na pewno Sieg Chase, więc przygotujcie się. Zbieramy oczywiście górę kasy. Thank you. I weźmy jeszcze to. Teraz jakieś sztabki złota tutaj leżą, więc wszystko tutaj pozmieniali. Siema Sieg, dobry przyjacielu, bądź łaskawy i nie goń mnie zbyt mocno. Dobra, let's go. Let's go. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, chyba środek był. Tak, środek. Tyk. Chyba znowu środek, bo nie widziałem drzwi. Tak, znowu środek. Znowu środek. Ej, Sieg, jesteś moim kumplem, skoro robisz tutaj takie miłe rzeczy dla mnie. Prawo. Dobra, 78. Lewo, 79. Łapki. Na łapki trzeba uważać, bo łapki biją. Tak więc pyk. Tędy, tutaj. I mamy to, 80 pokój. 80 pokój. Nara. Pięknie. Tutaj już nie będzie łatwo. Jeżeli trafimy na glitcha. Miga. Mignęło. Jestem pewien, że mignęło. Przeczekajmy. Coś biegnie? Nie, nic chyba nie biegnie. Na pewno? Mam dziwne przeczucie, że coś zaraz... Nie, już za długo. Jakby ja trochę panikuję, ale nie ma co ukrywać, to światło po prostu zamigało, więc... O nie.
Światło zamigało, kiedy podszedłem do tych drzwi. I... Dobra. Czyli jednak to nie był ten pokój. Świetnie. I zobaczmy. Tak, patrzcie na to. Teraz przetestowaliśmy naszą roślinkę. Życie się automatycznie regeneruje, więc dobrze. Bardzo dobrze mi się trafiło z tą roślinką. Bez niej... What? Oho. Dobra. Okej. Co jest grane? Jakim cudem ja to przeżyłem? Nie mam pojęcia, to był czysty fart. O, widzowie, to był czysty fart, bo zazwyczaj jak trafiamy na ambusza, to on leci ze 3-4 razy. A teraz przeleciał chyba w jedną, w drugą i tyle. Ale to był fart. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. 86 pokój. My God. Dobra, mamy latarkę, więc chyba nie potrzebuję tutaj szukać. Zróbmy po prostu te 100 drzwi i miejmy to już z głowy. I miejmy to już z głowy. Okej. Dobra, otworzyło się. Te biurko przeszukam, bo wydaje mi się, że w tym biurku naprawdę może być coś cennego. Kto wie. Kaska i... Dobra, nic więcej nie ma. Okej, na spokojnie. Pyk, kucnijmy. 88. Mignęło. Dobra. Siema. Ej, jakoś bardzo szybko w szafie mi ten psycha siadała. 88, dobra, 89, 90. Dobra. 90 pokój. Jest giga dziwny, ponieważ są tu rośliny i nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ale jest bardzo mały, więc... Okej. To tylko zwykły... Auć! Co to jest? Nowy potwór, jakiś kolce. Aha. Świetnie. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Dzisiaj odkrywamy po prostu same nowe... Czy ja sobie już... Nie, to brama po prostu. To po prostu brama była. To była tylko brama. Ogrody to nic strasznego. Teraz tutaj. 92. Odpalam latarkę. Bo kto wie. O, nie, nie, nie. Drugi raz w to nie wejdę. Drugi raz w to nie wejdę. Oj, nie, nie, nie. Jeszcze jeden taki pokój. Ale ich się tu narobiło. Coś słyszę. Nie. Syczenie. To może te rośliny tak syczą. 95. I kolejny taki? O! Tu nie było światła. Tu nie było światła. Zginąłem. Tu nie było światła, więc nie byłem w stanie wyczuć, czy goni mnie raz, czy nie. Oni specjalnie to utrudnili. I najgorsze jest to, że mniej więcej od 90 pokoju nie da się ożywić. Jak widzicie, nie mam opcji revive'u, co oznacza, że utrudnili wszystko, żeby dojść do tych setnych drzwi i pokonać tą figurę.